Witam Was serdecznie. Długo nie nagrywałem nowych filmów, zawsze jakoś brak czasu. W dzisiejszym odcinku pokażę Państwu top 5 półtoraków, których najprawdopodobniej nie posiadacie w swoich zbiorach. Co najmniej jedna moneta, trzy z tych monet co najmniej nie posiadacie w swoich zbiorach półtoraków. Mało kto z Was może pochwalić się, że ma więcej niż trzy monety z tych, które dzisiaj Państwu pokażę. Tuż zaczynamy od półtoraka z datą 8.5 po bokach od Jabłka Królewskiego, czyli 1685 rok. I cóż to jest za półtorak? Jak widzimy z napisu w otoku, moneta Nowa Prusja, czyli moneta Nowa Pruska. I jest to półtorak pruski z roku 1685, czyli 17 stulecia. Słynne z tego, że wybijano w tamtych czasach srebrne półtoraki. No i to akurat przedstawiciele ostatnich faktycznie lat wybijania półtoraków, takiej typowej monety jak półtorak. I tutaj widzimy pięciopoliową tarczę herbową. I napis w otoku Fried Wilch Dei Gratia MB RL, czyli Fryderyk Wilhelm z Bożej Łaski, Margrabia Brandenburgu i coś tam elektor. I korona nad pięciopoliową tarczą herbową, czyli moneta Fryderyka Wilhelma. Taka to piękna moneta z naturalną, zobaczcie sobie Państwo, jak wygląda naturalna patyna. Taki ma połysk żółtawo-szary. Bardzo piękna i efektowna moneta. Ja faktycznie, jak kupowałem, to myślałem, że jest to jakaś sztuczna patyna, ale to naprawdę patyna wiekowa. I na żywo tylko można zobaczyć, jak ta patyna wygląda, nie? Bo zdjęcia na przykład w ten sposób nie przekazuje takiego faktycznego piękna tej monety. Moneta ta do kupienia na aukcji w sobotę i jutro się kończy na Allegro. Możecie Państwo sobie zobaczyć taką monetę. Kolejna moneta, bardzo podoba mi się stylistycznie, jest to półtorak 1614 roku, wybity w Krakowie, jak widzimy ten znak haki, kończący napis na tej stronie monety. Moneta Nowa Rekpol, czyli moneta Nowa Królestwa Polskiego z herbem Abdank. Bardzo ciekawa moneta, pomimo tego, że najposzukiwaniejsze monety to te z orlami z roku 1614, ale ta moneta mnie zawsze zachwyca tym, jak wykonana tarcza herbowa, z jaką precyzją wykonany orły i jeździec i nawet ten snopek wazu. Zobaczcie sobie, ja nie będę powiększał, żeby jakość nagrywanego filmu była dość dobra. Ale sobie Państwo zobaczcie, jakie tutaj detale, mikro elementy, wszystko wygrawirowane tak idealnie, że po prostu szok. W późniejszych latach już nie zobaczysz takich jeźdźców i takich pięknych orłów. Moim zdaniem jest to jeden z najpiękniejszych półtoraków królewskich Zygmunta III wazy. No, napis w otoku, większość z Was wie, Sigis 3DG Rex PMDL, czyli Zygmunt III z Bożej Łaski, król polski, wielki książę litewski. Druga moneta. Trzecia moneta. I zobaczcie sobie Państwo, jak wygląda półtorak prawdziwy, nieczyszczony i ten półtorak z ciekawostką. Zobaczcie sobie herb herb Pulkozic, widzicie tutaj u dolu głowa, tak, i po bokach widzimy dwie kropki, jedna kropka po lewej i po prawej stronie. Jest to bardzo rzadka
rzadki wariant półtoraka bydgoskiego z roku 1627 i takiej monety, żeby złapać gdzieś tam na aukcjach, to trzeba czekać co najmniej kilka miesięcy, a czasami i rok na pojawę następnej takiej monety. Moneta bardzo piękna. Faktycznie ja myślę, że to bezobiegowa moneta od razu została wybita takimi stemplami. No i tutaj ciekawostka. Ja już kiedyś nagrywałem film o pierwszych półtorakach, o zagadce półtoraków bydgoskich. Proszę sobie obejrzeć, to gdzieś dwuletnie filmy. Na moim kanale jedne z pierwszych filmów moich. Bardzo ciekawy ten okres wybijania monet, bo nie wiadomo do końca, które półtoraki wybijano w Bydgoszczy, a które półtoraki wybijano gdzieś tam poza Bydgoszczą, bo w tamtych czasach była wojna 30-letnia i był taki okres, że mennica w Bydgoszczy była zamknięta. O co chodzi, ja zaraz Państwu wytłumaczę i pokażę. Zaraz, chwilkę. Tutaj mamy przedstawiciela też półtoraka z roku 1627 i zobaczcie sobie, ogromna różnica w wykonaniu tej monety. Daty tutaj różnią się między sobą. W Jabłku Królewskim też stylistycznie inne wykonane Z4 i także te tarcze herbowe, zupełnie inna szkoła. I tak w ogóle nie wiadomo, który z tych półtoraków był wybijany w Bydgoszczy, a które gdzieś poza Bydgoszczą. I gdzie on był wybijany, to tego do końca nikt nie wie. W najbliższym czasie i na pewno nikt nie będzie wiedział, gdzie takie półtoraki wybijano. Tak, to była trzecia pozycja z tych półtoraków, których na pewno nie posiadacie w zbiorach. Czwarty półtoraczek, warty Waszej uwagi, niespotykany, ogromnej rzadkości moneta z lustrzaną siódemką w dacie. Zobaczcie sobie, tutaj mamy taki topór, a faktycznie to siódemka w lustrzanym odbiciu. Moneta ogromnej rzadkości. Na pojawę takiej monety no, na pewno trzeba z rok czekać. I teraz też jest do kupienia na aukcjach internetowych. Proszę sobie zerknąć. Tego półtoraka można kupić z mojego zbioru. No i gwiazda wieczoru. Już opowiadałem o tej monecie. Moneta moim zdaniem według Kopieckiego zasługuje na R8, a może w ogóle jest nieznana moneta, ja tak do końca nie wiem, ale nie spotkałem tej monety w sprzedażach internetowych, archiwach sprzedaż na aukcjach w Unii Europejskiej. 1612 rok, półtorak pruski Lenny Jana Zygmunta Hohenzollerna w dość przyjemnym stanie zachowania, z taką szarą patyną charakterystyczną dla monet srebrnych, no, i została kiedyś przeze mnie kupiona. Wiedziałem, co to jest, a większość licytujących nawet nie miało pojęcia, czyja to moneta, ale wybrałem taką monetę na aukcjach zagranicznych. I do słowa powiem, że dwa razy walczyłem za tą monetę. Jeden raz przegrałem, bo kwota była po prostu astronomiczna za tą monetę i ja odpuściłem, a drugi raz wygrałem ja tą monetę i widać sprzedający potrzebował kasy i ja tą monetę kupiłem i jak się ukazało, dzieci lubią misia, a misio lubi dzieci, nie? I moneta trafiła do mnie. Napis w utoku Ioch Sig DG Mar Br S R I R H E E. O tej monecie jest osobny film na moim kanale. Proszę sobie zobaczyć. Jeszcze raz proszę zerknąć, jak wygląda moneta ogromnej rzadkości, której nikt z Was nie posiada w swoich zbiorach. Jestem tego pełny. To tyle na dzisiaj. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pokażę Wam w kolejnym odcinku półtoraki warte uwagi w dość przyjemnych stanach zachowania lub jakieś
mając ciekawostki.